Siema, dzisiaj z Jaworem będziemy odwzorowywać przedmioty skazane przez Szymona, Bartka i Maxa. Następnie Ola i Wiktoria postarają się rozpoznać, czym jest dana rzecz. Wygrana osoba zdobywa stówkę. A teraz sprawdźmy, co wybrali domownicy. Siema, losowy przedmiot. Papier. Siemano, losowy przedmiot. Jaki przedmiot? No losowy. Wiertarka. Wiertarka, dobra, dzięki. Siema chłopie, losowy przedmiot. Aparat. Dobra, także zasady odcinka znacie. Ze mną jest Paweł Jaworski. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy w sumie budować, już mamy wybrane. Dobra, wszystko. A co budujemy najpierw? Najpierw Szymon nam wybrał rolkę papieru, takiego wiesz, kuchennego, nie? Z taką rolką. Rolkę papieru kuchennego, ja pierdzielę. Dobra, zaczynamy. Ile mamy czasu? Stary, ile mamy czasu? Powiedzmy 10 minut. Nie, okej, okay, 5 minut. Bo widzowie zasady znają, a ja nie. Dobra. Jak zasad nie znasz? Przecież ci mówiłem wcześniej, Paweł. A ja zapomniałem. Dobra, raz, dwa, trzy, lecimy. Rolkę papieru. Stary. No właśnie, rolkę papieru, stary. Tylko, że to jest z takim podestem, wiesz, drewnianym, nie? Dobra, kto to wymyślił w ogóle? Czemu mu to wpadło do głowy? No, Szymon był w kuchni, jakby no, miał dużo rzeczy obok siebie, wybrał rolkę papieru, więc... Okej. Okay. Nie no, widzowie, to wygląda tragicznie, ustalmy, że to tak wyglądać nie może. Ale wiesz, rolka papieru ma taki podeścik jeszcze drewniany pod tym, taki stojaczek. A ty mi nie A dobra, dzięki za podpowiedź. Ja mam w ogóle fajny plan na to, tylko, że nie wiem, czy mi się uda go zrealizować. Mam nadzieję, że tak. Co wygląda to jest? Zajebiście. Co ty robisz? Jakiś stożek po prostu wełniany wokół? Dobra, ja w sumie mam końcówkę tak naprawdę, ja dużo tutaj nie będę budował. No ale będzie na pewno lepiej od ciebie, no to nie wątpię. Nie wiem, ja fest dawno nie grałem w Minecraft i zapomniałem, jak się bloki stawię. Znaczy, tak wiesz, żeby coś tak budować, nie? Ja nigdy nie budowałem w Minecraftie, totalnie szczerze. Zawsze poradniki były używane, nie? U mnie to samo. Czekaj, tu trzeba taki papierek jakby dać od... Aaa, nie słyszałeś tego, Ja też to robię, spokojnie. No, ej! Też mam taki plan. Teraz masz taki plan, przed chwilą go nie miałeś. No nie, no miałem taki plan od początku, człowieku. Planów moich znać nie musisz. Ile czasu nam zostało, lepiej powiedz. Ile czasu nam zostało? Czasu nam zostało minuta 30. Dokładnie minuta 30. Tak, minuta 30. O kurde, blaszka, to się nie wyrobię z tym, co miałem w planach. A to możemy w sumie jakoś jakimś brandem to oznaczyć, czyli powiedzmy będzie but i napiszemy Nike. No może być, czemu okay, nie, dobra. Robimy coś takiego. Widzowie, spróbujemy. Weźmy tak, blue wool. Ej, pomożesz mi, Paweł, bo ja jestem taki młodszy, jakby nie znałem bo ja... zakupów ani nic. Jakie są marki papierów do kuchni? No nie wiem, bo wiem, że są Regina czy takie... Woolite. Ej, nie wierzę ci, że jest Woolite. Jest Woolite, stary, Woolite, bierzesz Woolite. Dobra, dam Woolite, ale jeżeli mnie okłamałeś, jesteś chamem największym. Woolite przez 2 O, nie? Jak taki zawodnik Lola. Nie, przez ły i u. Nie, dobra, nie robię żadnego Woolite. Wpisuję Regina. Nie ma Reginy. No jak nie ma Reginy? Już dawno nie ma Reginy, chłopie. No jak nie ma Reginy, chłopie? To nie ma Reginy. O, dobra, to żadnej marki nie daję. Okej, ja jestem w sumie zadowolony z tego, co zrobiłem. Skończyłem już, Paweł, jak u ciebie? Ja robię jeszcze. Co ty robisz za pasek wokół? Ej, nie, bo to opakowanie jeszcze robisz. O, jest, koniec, czasu, ej. Nie. Koniec. Kurde, to stop. Miały być kwiatki, stare, bo zawsze na papierze są kwiatki, ale to nie wygląda tak... To wyglądają jakieś koraliki wokół tego. Dobra, no. No i taki odstający papier, jak ty chciałem zrobić, ale nie zdążyłem, no. Za Paweł. Krętarka, okej. Krętara, mordo wiertara. Czas, start, lecimy. Już? Lecimy od razu. Kurde, materiałów nie nabrałem, dobra. Spoko, ja też jeszcze nie nabrałem, ale mam pomysł, dobra. Robimy to z obsydianu, bo trzeba taką baterię jakby zrobić. Dużo czasu w sumie, jak mam taką wiertarkę. Co uważasz? No, myślę, że kurde, właśnie mało. Dobra, widzowie, robimy to tak i teraz to wybrzuszymy. Tutaj będzie bateria. Duża bateria. O, co bateria robi? No a co, wkrętarka nie ma baterii może? A, to jest wkrętarka, nie wiertarka! No, ja, ale czekaj, nie. No wiertarka! O, nie. Ale wiertarka to jest chyba wkrętarka w sumie. Myślisz, że jakby rozróżnią te dwa przedmioty? Myślę, że mogą. Tylko, że jeżeli dziewczyny zgadną to i to, to myślę, że uczciwie będzie jak ocenią, który jest ładniejszy. Co ty na to? No myślę, że tak. Elegancko. Wiertło uważa, żeby było długie, widzowie. Tylko musimy tu poszerzyć, bo już mi się tu jedna rzecz nie podoba. Stary, jeszcze masz 3 minuty, na spokojnie. 3 minuty, okej. Okay. Czyli na 3 robimy najpierw. Tak szczerze, Paweł, wydaje mi się, że moja kolorystycznie lepiej wygląda jak na razie. No moja jest żółta i piękna. Dobra, sterc. Są takie stercy, jakie chcę? Są takie stercy, jakie chcę. Nie, no mordo.
Moje jest cudowne. Nie, no to wygląda jak jakiś pistolet laserowy, przecież to nie wygląda totalnie jak wiertarka. Ale są charakterystyczne rzeczy w wiertarce, nie? Jakieś takie... O, owszem. Są, owszem, także ja dodaję przyciski. Podchodzę, co chcę zrobić. Przełączniki tak zwane. Pyk, pyk. Dobra, jak tam Paweł idzie? Ja już kończę. Chłopie, wiertara jest robiona. Pokaż tą wiertarę. Co ty robisz? O, kablowanie robisz? A jak? Stary, ja mam na baterię, ja mam lepszą. No, na baterię to jest... A dobra, nic ci mówię. A co, nie ma wiertarki na baterię? Jest tylko wkrętarka. Nieważne. Tu dajemy pokrętło. Paweł, o. Ile bateria ma voltów taka do wiertary? 12. 12 volt. To wygląda komicznie, to nie, nie wiem co to jest. Dobra, ja już skończyłem, Paweł, jak u ciebie? Masz 3, 2, 1. Idealnie! Koniec. Nie wiem, tak to się chyba nazywa, nie pamiętam. Dewald. I co myślisz, że Ola czy Wiktoria jakby będzie zdała tą... Oli tata ma narzędzie tej firmy. Co to jest to twoje? No ale przepiękne, co ci chodzi? Ja pierdzielę! Ej, Paweł, ja tak szczerze uważam, że moje jest ładniejsze. Mogłeś to chociaż zielone zrobić. Ale Paweł, to nie jest istotne, jak to wygląda. No to zobaczymy, co dziewczyny powiedzą, no. Powiedzą, że jest przepiękne. Ej, dobra, szczerze, myślałem, że będzie gorzej, ale jak widzę twoją, to mam bardzo duże szanse. Tak, Jezu, mi się podoba. Stary, ty masz wiertło jakieś górnicze zamiast... Chłopie! Dziewczyny lubią duże wiertła, tak, bo lepsze dziury robi w ścianie, lepiej rolety zawiesi, także dobra. Będę miał punkcik. Przejdźmy dalej po prostu. Ostatnią rzeczą jest aparat. Kto wymyślił? Kto to wymyślił? Aparat wymyślił Bartek bodajże. Myślałem, że walisz mi ciekawostką i odkrywca aparatu ogólnie mi powiesz, ale nieważne, dobra. Nie ma żadnego odkrywca aparatu. Znaczy jest, ale nie znam go, nie pamiętam po prostu. Także aha. Paweł kochany, raz, dwa, trzy, start. Mamy 5 minut ja na zbudowanie pierdzielę. Aparatu. Dobra, no co ja biorę po prostu czarne kolory i tyle. Ja też, ja po prostu patrzę się w kamerę i widzę, co mam budować, nie? A bez kitu trzymamy podpowiedź jedną wielką przed sobą. Dobra, teraz jaki obiekt zbudować? 16:35 czy jaki? Jaki budujesz? Jak się nauczył teraz, jak operuje. Konkret używasz? Nieźle. Ja też użyję konkret, bo jest bardzo ładnym blokiem. Ale ja wszystko zbudowałem, a nie, to z wełny zbudowałem pierwsze. Wiesz co, bo ty bardzo dużo też budowałeś tak z konkretu. Ja nigdy w życiu nie stworzyłem blok konkretu, nie? Ja jestem fanem konkretu, konkret jest super. Jest czystym kolorem takim, nie? Tak, takim żywym. Dobra, widzowie, tu zaczniemy już robić obiekty. Tyk, tyk. Stary. Znaczy wyjdzie, bo jakby rozpoznają tą dziewczynę po tym, jak napisze Sony A7. Wyglądało mi się wydaje, że przegram. Ty jednak więcej trzymasz tą kamerę. No a to nie ma nic do rzeczy, wiesz? Wydaje mi się, że to jest kwestia budowania po prostu. Nie, w sensie ja, jak teraz mam kamerę przede mną, nie widzę, jak wygląda jej tyła, bo nie to pamiętasz, nie? No tak, to ja z głowy wiem, jak kamera wygląda, no, to no, fakt. To... Stary, ja buduję jakąś kamerę z lat 40. Ty! Jezu, ja totalnie nie wiem, co mogę zrobić jeszcze z... Mikrofon przecież jeszcze jest. Tak wygląda mikrofon Sennheisera ogólnie, widzowie. Ten mikrofon jest ciężki do odwzorowania. Ile mamy czasu? Minuta 50. To bardzo mało. Bardzo mało i ja nie zdążę zrobić takiego ekraniku z tyłu jak jest, nie? Raczej, chyba, że, czekaj, pokażę, jak to u ciebie wygląda. A dobra, nie będę patrzył, w sumie będę musiał dużo czasu stracić na to, żeby zerknąć. Czekaj, bo ja się zgubiłem w tym, co robię. Ja też, ja już ja po prostu mi się tak te kolory zlewają, że nie wiem, co składę, nie? Dobra, widzowie, coś tu poszło nie tak z tym obiektywem, ewidentnie. Jeszcze masz równą minutę, także spokojnie powiem, dasz radę. Nie, no ten obiekt to jest tragedia. Button. Cyk, 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 cyk. Tu są takie przyciski, widzowie, jakbyście nie wiedzieli. Tu jest coś takiego. O, sign. Ale jest dynamicznie, co? Jak na budowanie bloków. W sensie budowanie... Tragicznie jest szybko, wszystko się dzieje. 5 minut to za mało. Nie, no co ty? Idealnie. Ja już zbudowałem, Paweł. Ja nie, totalnie. Paweł, masz pokrętło. 12 sekund. Pośpiesz się. Tu są przyciski i ekranik, widzowie. Dobra, 4, 3, 2, 1. Dobra. Tragicznie to wygląda. Ja myślałem, że ty zbudowałeś tutaj portal do Netheru, jak stałem dalej, nie? W tym miejscu. Nie, 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 tu miał być ten, ale nie wyszedł. Wołamy dziewczyny, niech oceniają. Zobaczymy, kto wygra stówkę. Dobra, widzowie, mamy tutaj Olcie i Wiktorię. Proszę dzień zasiąść. Dzień dobry, zmieścimy się dwie? Nie zmieścicie się, więc może ja usiądę. Nie, no, siadaj, Olciu, bo ty potrafisz sterować Minecrafta, słyszałem. Macie tutaj dwie rzeczy. A, już możemy patrzeć? Tak. Jak myślicie, co to jest? Rajtaśma? Właśnie chciałam to samo powiedzieć, że to jest chyba papier toaletowy. Papier toaletowy mówicie? Tak, tak wygląda to, jakby no, ten, tak, że jakby się rozwijał. No, wygląda mi jak papier toaletowy. Tak, tylko ten niebieski. Ten nie wygląda, to wygląda jak papier toaletowy, a ten z niebieskimi wygląda jak... To może sobie kwiatki takie, jak masz tam na jakimś welwecie czy czymś.
Ale to są przez... Dobrze, dobrze, kwiatki! Nie wiem, w sensie to bardziej wygląda jak papier toaletowy, tam to... No mnie nie słyszą w ogóle. No, ale to jest papier, no. Czy to jest papier toaletowy? Jest to papier, ale kuchenny. A, dobra. To jest stojakiem, okej. Okay. Okej, okay. Czyli jakby, no, wy nie zgadłyście, no, ale zobaczymy, jak będzie wam dalej. Więc, który jest ładniejszy? Ten, czyli... całkowicie biały. Tak. Czyli bez niebieskiego. Okej. Co to jest waszym zdaniem? Okej, to jest jakaś wiertara albo wkrętara. Wiertara. No. Wiertarko, ale... wkrętarka. Jedno słowo jakby. No, nie, bo ja jakby nie rozróżniam. Nie, no to poczekaj. Mówiłem ci, Paweł. To wygląda jak wiertara. A to drugie? Też jak wiertara. Czyli obydwie to są wiertary. Wiertarka, albo wkrętarka. Dla nas to jest to samo. Tak. Nie, to mówiłem, wiertarka, tego. Dziewczyny, słyszycie mnie czy nie? Dam Olcie, co ty na to? Daj Olcie. Proszę, Olcie. Tak, słucham, kochanie. Czym się różni wiertarka od wkrętarki? No wiertarka... Dobra, to jest wiertarka. To jest wiertara wtedy, no bo wkrętarką wkręcasz. Czemu papier toaletowy się pali? A to burza. Papier nie pali, co? Co Paweł zrobił? Burza musiała być. Burza musiała być. To zrobił. Nieważne. W każdym razie, co ma wkrętarka, czego nie ma wiertarka? Wiertło. Nie, jaką opcję ma wkrętarka, której nie ma wiertarka? Żeby wkręcać. Nie. Nie, żeby robić dziury w ścianie. Czym się różnią? Co jest, co masz narysowane w jednym, a w drugim nie masz? Tutaj masz dwie wiertarki. No. Czym się różnią? Co jest narysowane w jednej, czego w drugiej nie masz? Kabel. A co ma wiertarka, a czego nie ma wkrętarka? A nie ma wiertarki bez kabla? Nie ma wiertarki bez kabla. No to wiertarka ma kabel, a wkrętarka nie. Wow. No właśnie, to jest bardzo istotne. Bardziej mi się podoba ta różowa. Nie no, ogólnie nie wiem, która jest ładniejsza. To jest wtedy wiertarka, widzowie. Która jest ładniejsza? Która jest ładniejsza? Właśnie, to jest najważniejsze. Mi się podoba fioletowa. Gdzie tu jest fiolet? Ale to jest takie pordzewiałe jakieś, badziewne. Wydaje mi się, że ta żółta wygląda bardziej jak wiertara, bo chyba są nawet takie żółte, no. Nie? Zielone są makity, no. To o, pamiętam. O, proszę zobaczyć, nie, proszę podejrzeć do tamtej. Już pani pokazuje. Bo kotka odstawię. Proszę zobaczyć. Makity mówisz. Makity, no. Makity. Ale makita jest zielona. No właśnie, makita jest zielona. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz pokazać, aż musiałem przyjść. Diwolta jest żółta. Tak? Dobrze mówię, Pawciu? Ale zgadzam! Dziękuję! Nie, ogólnie bardziej podoba mi się tu żółta, bo rzeczywiście Dewalt jest żółty. No żółta mi się bardziej podoba. Okej, wyjaśnione. W sumie 1-1 jak na razie. A Wiktoria? Żółta bardziej przypomina... Okay. Tak, jest jakby do firmy jest dopasowany dobry kolor, nie? Ale ta druga też jest bardzo ładna. Jest bardzo ładna. Jakby było widać od razu, co to jest, nie? Tak, no bo to było bardzo łatwe też, tak. No, jakby... Co to jest waszym zdaniem? Aparat. Dobre, no. Tu bardzo ładne włączniki, a co tutaj? No właśnie z tyłu, jest ekranik. Aha. I przyciski, dobra. Tutaj jest nawet, zobacz, mikrofon. Z mikrofonem. No nie, no ta mi się bardzo podoba. I tutaj jest, no ta jest ładniejsza. Zdecydowanie tak. Bo jest i tutaj kamera z mikrofonem. I aha, tutaj lepiej wygląda mimo wszystko ten tył, bo nie jest niebieski ekran, tylko jest szary. Jest takie, tutaj przyciski są ładne, małe, dużo przycisków, jak w soniaczu. Okej, okay. Nawet jak podlecisz, zobaczysz, że... coś tam zmienia. Coś tam zmienia. Obiektyw jest długi, szerokokątny. Chodź, podejdź do tego pana. Co tutaj zmienił? Widzisz, nawet jest inna tabliczka, innego koloru. Tomek nie umie budować. Podoba mi się bardziej Tomka, tak? Bo to było twoje po tej stronie, a Paweł było po drugiej stronie. Tak. No to przykro. Proszę zobaczyć na mój obiektyw. Przekazuję Olcie. Chodź, Olcia. Tak, Olcia, kochanie. Proszę zobacz, chodź zobacz mój obiektyw. No, idę. Obiektyw. Szerokokątny obiektyw, no, proszę zobaczyć. Bardzo ładny. Idealny, przyciski, no, jakie ładne, no, ale ekranik tu mimo jest. Mimo wszystko twój ekranik nie jest taki ładny jak Tomka. O. Dobrze, nie będę dyskutował, nie będę dyskutował. I nie ma mikrofonu, i to jest i nie masz mikrofonu. Ale ja mam mikrofon, ja na mikroporcie nagrywam akurat w tym momencie, dlatego nie mam mikrofonu. Tutaj, ja na przykład nagrywam na Sennheiserze i tutaj Tomek ma Sennheisera. To my uciekamy wtedy. Do zobaczenia. Pa, pa. No i co tam, Pawełku? Przegrałeś, słyszałem. Słuchaj, z racji tego, że to jest pierwszy film na twoim kanale, to ja ci po prostu dałem fory, Tomek. Taka jest prawda. Okej. No dobra. Specjalnie budowałem brzydko, widzowie. Tak naprawdę mój skill budowniczy jest dużo lepszy. Ja robiłem bardzo kreatywne budowle w swojej historii Minecraft. Dlatego przyznałeś się 10 minut temu, że wszystko robisz z poradników i nie potrafisz totalnie budować. Dałem ci szansę, po prostu, dałem ci szansę. Wygrał, byłeś lepszy. Dziękuję, jesteś bardzo kochany w tym, co mówię. No nie za
zarobisz dzisiaj stówki. Dobrze, widzowie, także dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się za tydzień, czyli w sobotę. W sumie każdą sobotę. To tyle, no. Zapraszam na kanał Pawła i żegnam się. Pa, pa!